Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Tym przy świętej polecamy zmarłych Marka Drożdżyńskiego, intencja od wszystkich członków Żywego Różańca, za Jacka Frankowskiego od bratowej Ireny z rodziną, za Genofę Nowak od brata Józefa z rodziną, za Bożenę Borowską od córki Anny z rodziną, za Janinę Frankowską od rodziny Frankowskich, za Waleriana Sikorskiego, Urszulę i Leonarda Bieniów. W czasie Wigilii Paschalnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemia opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu, wyznajmy wiarę w zmartwychwstanie Pana, który był umarły za nasze grzechy, a króluje, jest obecny w swym Kościele. Teraz stanę przed Bogiem w duchu pokory i przygotujmy się do sprawowania Najświętszej Ofiary, byśmy byli godni odprawić ją i w niej uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, aniołów i świętych. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy
życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili. Zawiesiwszy na drzewie, Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie,
wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne paschalne ofiary składają jej wierni, uwielbień swych dary. Odkupił swego owce baranek bez kasy, pojednał nas z Ojcem i znów Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu, nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i u drugi uczeń szli do grobu. Obydwaj razem biegli, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostro, bracie, wiesz, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan? To pierwsze pytanie, które warto, abyśmy sobie w dniu dzisiejszym zadali. I drugie, czy powstałeś z martwych razem z Chrystusem? To pytanie, na które trzeba, żebyśmy sobie dzisiaj odpowiedzieli. Ja zacznę odpowiedź od drugiego pytania. Tak. Jeśli nawet tego nie wiesz, nie czujesz, siostro, bracie, to zmartwychwstałeś razem z Chrystusem. Bo przeszedłeś przez chrzcielną wodę uzdrowienia, przez chrzcielne źródło. Tam dokonało się nasze przejście razem z Chrystusem do naszego życia, do życia wiecznego. I to pierwsze pytanie, co się działo po chrzcie? Gdybym tak katechetycznie zaczął przepytywać, to pewnie byśmy powiedzieli wiele rzeczy. I byśmy zwrócili uwagę na uzdrowienia, na nauczanie Pana Jezusa, na wskrzeszenia. Może i ktoś podałby bardziej szczegółowo, na przykład uzdrowienie z gorączki teściowej Piotra, czy też uzdrowienie Bartymeusza, czy też wiele innych poszczególnych scen, które mamy zapisane przez ewangelistów. Ale czy to było najważniejsze? Co się działo po chrzcie? Co było najważniejsze? Że Jezus poszedł do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za każdego z nas i żeby zmartwychwstać. Dla nas. Po to, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne. Żebyśmy powstali z martwych od naszych grzechów, od naszych słabości. Byśmy byli wyzwoleni z mocy szatana. To było najważniejsze. A według wszelakich badań okazuje się, że tak naprawdę jest to w nas najsłabsza z prawd wiary. Wiara w to, że i my zmartwychwstaniemy. Dlatego tyle braku nadziei. Dlatego tyle osób, które w dole szukają szczęścia. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego, czyli w Jezusa, wierzy, przez Niego otrzymuje odpuszczenie grzechów, wolność, swobodę, prawdziwą wolność, niepozorną, złudną, którą proponuje nam szatan, ale prawdziwą, Bożą wolność. Zastanówmy się, jaka jest ta nasza wiara, czy my rzeczywiście w Niego wierzymy. Ja tutaj sobie wypisałem kilka takich przykładów, w co dzisiaj człowiek wierzy. Wielu wierzy w pieniądze, karierę, celebrytów, to wszystko, co dzieje się na mediach społecznościowych, w ogóle w mediach, co się dzieje. Wielu wierzy w siebie, w swoje siły, w swoje możliwości, a kto inny w swoje dzieci. Tylko i wyłącznie. Są też tacy, którzy wymyślili sobie nowe religie. To jest ich wiara w pizzę i w spaghetti na przykład. Ale przyjrzyjmy się tym rzeczom, które są bliżej naszej wiary. Jakże wielu z nas wierzy w święconkę.
Przepraszam, ale no niestety przez 16 lat mojego kapłaństwa widzę, że święconka gromadzi w kościele najwięcej ludzi. Nie Wigilia Paschalna, czyli najważniejsza msza w ciągu całego roku. Nie pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Nie patrzmy teraz przez pandemię. Tylko cofnijmy się w naszym myśleniu do tyłu. Tylko święconka. Kilka kropel wody. Ale potem także i święty Krzysztof zawieszony w samochodzie, który ma mnie uchronić od wszystkiego, a przepisy przekraczane, dziwimy się, że wypadki są. Wielu w popiół, który otrzymuje w środę popielcową. W kadzidło kredę, które bierzemy w uroczystości Trzech Króli. I są również takie nowe, na które chciałbym zwrócić uwagę, bo powstają różne jakieś stowarzyszenia, fundacje, które podszywają się pod Kościół i produkują gadżety religijne, przez które osłabiają naszą wiarę. Różne olejki, medaliki, które traktujemy jak amulety. I to nie ma nic wspólnego z wiarą. I nie to jest najważniejsze. Ale w naszej wierze najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli, starali się zrozumieć to, co przekazują nam apostołowie, wierni świadkowie. Bo to dzisiaj Piotr nam zadaje to pytanie, czy wiesz, co się działo po chrzcie w Galilei? Czy wiesz, co stało się z Jezusem? On zmartwychwstał. Ja jestem tego świadkiem, ja to widziałem. No tylko my dzisiaj sobie nie wierzymy. My dzisiaj sobie nie wierzymy. I ja powiem, może i dobrze, ale uwierzmy słowu, które mówi do nas Pan Bóg. Bo ci świadkowie sprzed 2000 lat zostawili nam pisma, Ewangelię, potem poszczególne listy, w których jest konkretnie zapisane, co Bóg do nas mówi. Sam zaświadcza to, co mówi dzisiejsza Ewangelia, że wszedł do grobu, ujrzał, uwierzył. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel, ma powstać z martwych. Widzieli wielokrotnie, że jest Bogiem. Poświadczał to Góra Tabor, Góra Przemienienia, wskrzeszenie Łazarza, ten, który powstał na nowo do życia, do którego mówię, Łazarzu, tobie mówię, wyjdź. Zostaw to wszystko i do nas dzisiaj mówi, wyjdź. Wyjdź z grobu swojego i zacznij wierzyć. Żeby zająć swoje ręce w chorobie, poprosiłem o taką kostkę. Myślę, że ją znamy. Nie wiem, na ile widać z daleka. Ona jest tylko prawie ułożona. Bawiłem się nią może 10 minut tylko. A potem tylko na nią patrzyłem. I stała się już w Bydgoszczy przykładem do tego słowa, które teraz słyszymy. Bo tak jak nie ułożona jest jeszcze ta kostka, tak my wiele rzeczy w naszym życiu, życiu wiary, musimy jeszcze poukładać. A żeby to poukładać i zrozumieć, wejść w logikę Boga, potrzebujemy zatrzymać się nad tym słowem, które daje nam Bóg. Apostołowie o tym świadczą. Oni są świadkami. Oni są autentyczni. Nie to, co powiedzą na Discovery czy na innych kanałach, ale oni są autentycznymi świadkami. Dla nas. I trzeba, siostry i bracia, żebyśmy my zrobili ze swojej strony wszystko, by uwierzyć w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Jeszcze nie amen. Za chwilę na wezwanie celebransa, całe wyznanie wiary będziemy recytować nie po to, żeby sobie powiedzieć, jednak po to, żeby rzeczywiście na końcu powiedzieć amen. Wierzę w to,
przyjmuję to. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony na mnie stworzony, z pustą. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas odnosi. Dla naszego zbawienia wstąpił z Niego i ze sprawą Ducha Świętego przyjął się z Pana Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany był za nas po pomocy przepiłata. Przeżywając tajemnicę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, a naszego Odkupiciela, z ufnością zwróćmy się do Boga z naszymi prośbami. Módlmy się za Kościół na całym świecie, aby odrodzony mocami Jezusa Chrystusa wzrastał w świętości i posiadał moc świadectwa o prawdzie Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi żyjących na ziemi, zwłaszcza za nieznających Chrystusa jako Zbawiciela, aby postępując według prawego sumienia wkroczyli na drogę zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby cieszyła się wolnością i bezpieczeństwem oraz rozwijała się skutecznie i bez przeszkód. Ciebie prosimy. Módlmy się o stanie pandemii, za chorych o zdrowie, za służby medyczne i za troszczących się o zapewnienie koniecznych warunków życia, o siły i bezpieczną pracę, a zmarłym, by Bóg okazał miłosierdzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną i za tych, którzy przeżywają tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, aby żyjących dotknęła łaska obecnego w Kościele Zbawiciela, a zmarli, zwłaszcza Marek, Jacek, Genowefa, Bożena, Janina, Walerian, Urszula i Leonard, żyli na wieki w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy Słowem Bożym i pokarmem eucharystycznym umacniali łaskę wiary, nadziei i miłości otrzymaną na Chrzcie Świętym. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, źródło życia i łaski, wysłuchaj pokorne prośby Twych dzieci i spraw, by zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Twego Syna, stało się dla nas wszystkich zadatkiem naszego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wychodzi z grobu w dnia trzeciego.
Módlcie się, aby moją i waszą wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odrada się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Wami. I z Duchem Twoim. Górem serca. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który składził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty. Skończę dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wojciechem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej apostolskiej. Obdar swój Kościół pokojem, jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach, służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, a także oni ją składają i znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wietrzemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i te czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych,
których odrodziłeś z wody Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy, rad lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapła Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym Twojej wielkiej miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem, Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją, Mikołajem, Marianem i wszystkimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść na do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie to dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowieś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Ty przez Wielkanocne sakramenty udzieliłeś swojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przeżywając tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego, doświadczeni niebezpieczeństwem dla zdrowia, życia i zdrowia, niesiemy nadzieję w Bogu, który jest wśród swego ludu w Chrystusie. To Chrystus umacnia naszą wiarę, pogłębia nadzieję i pomnaża miłość. Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego oraz tym bardziej w tym czasie zdrowia duszy i ciała. Życzymy, wypraszam Boga, źródła prawdy dla wszystkich, byśmy na co dzień odczytywali wolę Bożą w tym trudnym czasie. Msze święte jutro, tak jak w niedzielę, transmitujemy też jutro mszę świętą o 10:30. Jeszpory to wieczorna modlitwa Kościoła w randze ważności obrzędów. Jeszpory są liturgią i zajmują pierwsze miejsce zaraz po mszy świętej i sakramentach. Jeszpory są jedną z pięciu części liturgii godzin, nazywanych czasem brewiarzem. Odmawiają go obowiązkowo z racji święceń kapłani zakonnicy, a także czynią to zakonnicy osoby świeckie. Liturgii godzin chodzi o uświęcenie dnia modlitwą. Jeszpory śpiewamy w każdą niedzielę święta, zatem również w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek wielkanocny o godzinie 17:40. Dziękujemy księdzu Marcinowi, księdzu Michałowi za przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia, ponadto księdzu Marcinowi Kariuszowi i współpracującym z nim podziękowanie za przygotowanie grobu Pańskiego i Kościoła. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym tygodniu różaniec prowadzi będzie czwarta róża Pani Stanisławy Krawczak, intencja, abyśmy żyli mocą Chrystusa Zmartwychwstałego. Za tydzień w niedzielę zachęcamy do udziału w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, które będzie spowane o godzinie 15. Wyrażamy podziękowanie za ofiary, które parafianie w różnej formie przekazali na utrzymanie swojej parafii, a więc w biurze parafialnym, złożone do skarbu w kościele w czasie mszy świętej, czy też na konto parafii. Renowację poddała stała figura Matki Bożej, stojąca tu na placu przy kościele od czasów bardzo dawnych, jeszcze zdjęcia sprzed I wojny światowej tę figurę ukazuje. Rzeźby oczyszczono chemicznie, następnie wzmocniono strukturalnie preparatem krzemoorganicznym. Figurę odmalowano farbami zolokrzemianowymi. To są takie, które zabezpieczają wapń czy inny materiał przed niszczeniem. Następnie zabezpieczono przed działaniem warunków atmosferycznych preparatem hydrofobowym. Jest to zabezpieczenie przed wilgotą. Całość pokryto woskiem mikrokrystalicznym, uzyskując satynową, czyli taką matową powierzchnię. Prace konserwatorskie sfinansowały członkini Żywego Różańca naszej parafii, za co wyrażam jej bardzo wielkie podziękowanie. Dodatkowo podziękowanie za inicjatywę w tej sprawie przewodniczącej Żywego Różańca pani Marii Drożyńskiej. Komunię Świętą może przyjąć katolik, który jest w stanie łaski uświęcającej, czyli nie może być obciążony grzechem śmiertelnym. Mając na sumieniu grzech śmiertelny, konieczna jest indywidualna spowiedź sakramentalna. Święty Michał Archaniel wymaga z walce, a przeciw niegodziwości zasadzką swego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatany i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrzyń do piekła. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.
Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Wesel się Królowo miło, bo ten, któregoś zrodziło, z martwych wstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Miejsca na 10:30, 17 miejsc. Jeżeli ktoś zechce, może się wpisać, a pozostali stoją przed kościołem.